Minęła 19, to jest program Dzisiaj w dniu wyborów samorządowych. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Zachęcam do tego, żeby jednak udać się do lokalu wyborczego, zagłosować. Ja uważam to za obywatelski obowiązek. Warto głosować, warto, żeby samorządy były w dobrych rękach ludzi uczciwych. Polacy wybierają władze samorządowe. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika już od 19:30. Chcemy też wytłumaczyć, co te wybory znaczą, co to oznacza dla Polski, co to oznacza dla poszczególnych regionów. No to było coś bardzo, bardzo niedobrego, żeby tak w czasie ciszy wyborczej insynuować, oszukiwać, kręcić. Donald Tusk manipuluje prawdą o ustawie onkologicznej i oskarża prezydenta. Zarzucanie prezydentowi, że działał na niekorzyść rzekomo systemu zdrowotnego, jest pozbawione sensu. Od 6 lat startuję w olimpiadzie chemicznej i do tej pory udało mi się dostać do jej finału 4 razy, a do olimpiady międzynarodowej 3 razy. 3 medale w międzynarodowych olimpiadach drogą na Harvard. Trwają wybory samorządowe, w których zostanie wybranych blisko 47 tysięcy radnych i 2,5 tysiąca włodarzy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski jeszcze przez blisko dwie godziny głosujemy na swoich wybranych faworytów. Do końca głosowania trwa cisza wyborcza, a frekwencja podana przez Państwową Komisję Wyborczą z godziny 17 wyniosła 39,43% i była dużo niższa niż jesienią w wyborach parlamentarnych, kiedy to wynosiła 57% i ponad 2 punkty procentowe niższa niż w 2018 wyborach samorządowych. W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 milionów osób. Wybory przebiegają spokojnie, ale niepokój z pewnością wywołała informacja o wadliwych kartach do głosowania w niektórych komisjach w Warszawie, które uniemożliwiały zagłosowanie na kandydatów dwóch komitetów. Ale o wynikach wyborów i ich przebiegu będziemy mówić podczas wieczoru wyborczego. Michał Rachoń opowie Państwu teraz, jak będzie przebiegał. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika, tu w naszej siedzibie. Wszyscy nasi widzowie już widzą od dłuższego czasu. Zapraszamy Państwa od 19:30 tu właśnie w Warszawie przy ulicy Dzielnej. Ten wieczór wyborczy się rozpoczyna. O tym, jak istotne to są wybory, a zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy chcą wziąć w wieczorze wyborczym udział do nas, opowie w materiale Łukasz Żmuda. Głosujesz stawiając znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Instrukcję głosowania znajdziesz na dole karty. Informuje Państwowa Komisja Wyborcza w specjalnych spotach. Dziś wybiera Polska Lokalna, dlatego karty do głosowania są aż 4. Wybieramy radnych gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz włodarzy miast. Zawsze jest niezła frekwencja, tak myślę. Nie jest tak źle. Nie opuszczam nigdy żadnych wyborów, ani prezydenckich, ani samorządowych. Człowiek, który coś z sobą chce reprezentować w swoim mieście, czy w ogóle w Polsce, no to powinien dzisiaj nie leżeć na tapczanie, a jeżeli poleży, to później się uwinąć i przyjść i zagłosować. Trwa cisza wyborcza, dlatego zabroniona jest agitacja na rzecz kandydatów i list. Dozwolone jest tylko działanie profrekwencyjne. Głosują także przedstawiciele władz państwowych i politycy. Wszyscy w ostatnich latach Państwo przekonaliście, jak bardzo wiele zależy od tego, jacy są nasi włodarze lokalni, jeżeli władze centralne przeznaczają pieniądze na rozwój Polski lokalnej, Polski regionalnej, to czy nasi lokalni włodarze aplikują o te pieniądze, czy umieją te pieniądze potem racjonalnie wykorzystać. Warto głosować, by samorządy były w dobrych rękach ludzi uczciwych i takich, którzy chcą przyczynić się do rozwoju i swojego okręgu wyborczego, większego czy mniejszego. Wybory przebiegają raczej spokojnie, choć bez incydentów się nie obyło. Możemy dokonać od razu porównania do roku 2018. I proszę Państwa, frekwencja w dniu dzisiejszym jest mniejsza o blisko 2%. Liczba głosujących w tych wyborach jest niższa w stosunku do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, które przyniosły rekordową obecność Polaków przy urnach. Wynikałoby z tego, że ludzie przykładają jednak większą wagę do
wyboru przedstawicieli władzy centralnej, która decyduje no, w większym stopniu o naszym losie. Jeżeli chodzi o popieranie partii politycznych w tych wyborach samorządowych, one również odgrywają o wiele mniejszą rolę, no bo tutaj głosuje się w dużym stopniu na takich kandydatów, którzy żadnych partii nie reprezentują, albo przynajmniej próbują się odżegnywać od tego. A wracając do incydentów, w niektórych komisjach wyborczych w Warszawie głosującym wydano wadliwie wydrukowane karty do głosowania, które uniemożliwiały prawidłowe oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Bezpartyjnych Samorządowców. Już wczoraj informowaliśmy o tym. PKW potwierdziło, że błędnie wydrukowano 500 kart. Został od razu poinformowany koordynator wyznaczony w Warszawie dla danej dzielnicy i przekazał informacje dalej. Te karty zostały wycofane i zarządzono dodruk nowych kart. Szybko okazało się, że to nie koniec nieprawidłowości. Dziś zaniepokojeni wyborcy opublikowali zdjęcia przedstawiające błędnie wydrukowane karty, które otrzymały pieczęć komisji wyborczej. Wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać przewodniczącemu danej komisji i domagać się wydania poprawnie wydrukowanych kart. Każda sytuacja, która wydaje nam się wpływająca na wybory, czy też łamiąca pewne zasady, które obowiązują wyborców lub w trakcie trwania wyborów, powinniśmy, tak jak mówię, poinformować przewodniczącego komisji, a jeżeli uznamy, również policję. Telewizja Republika uruchamia tego wieczoru specjalne pasmo. Zaczynamy o 19.30. Na Telebimie sprzed budynku, gdzie mieści się nasza stacja, będziemy transmitować wieczór wyborczy w Telewizji Republika. W programie specjaliści i politycy skomentują wyniki wyborów samorządowych, frekwencje. Zaprezentowane zostaną także statystyki oraz wszystkie najważniejsze informacje. Wybory samorządowe nie przekładają się bezpośrednio na wybory parlamentarne czy prezydenckie, ale są dosyć ważnym sygnałem nastrojów społecznych. I o tych nastrojach, o tych zmianach będziemy rozmawiać zarówno z politykami, analitykami, politologami, ale także naszymi dziennikarzami, a też z publicznością, która tutaj licznie przybywa na wieczór wyborczy. Cisza wyborcza kończy się o 21:00. Wtedy też pojawią się najświeższe sondażowe wyniki wyborcze. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Do 21:00, czyli zamknięcia lokali wyborczych, obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą wysokie kary. Pytanie, jak wobec tego nazwać manipulację premiera w związku ze skierowaniem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej do Trybunału Konstytucyjnego właśnie w ciszy wyborczej. Tusk pisze o blokowaniu, mówi nawet, że prezydent jest bez serca. W rzeczywistości ustawa już dawno została podpisana, prezydent nie blokuje jej wejścia w życie, a skierowanie jej do Trybunału w trybie następczym ma spowodować sprawdzenie, które zdaniem głowy państwa jest koniecznością po działaniach marszałka Szymona Hołowni w sprawie mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Zapowiadał to już pod koniec stycznia. Prezydent wskazał, że jest to sytuacja, która budzi wątpliwości, czy ustawa została przyjęta w odpowiednim składzie Sejmu. A dziś Donald Tusk w mediach społecznościowych ogłasza oczywistą nieprawdę i to właśnie w ciszy wyborczej. Paweł Błoch. Jak widać, cisza wyborcza nie przeszkadza premierowi Donaldowi Tuskowi w uprawianiu polityki i to w oparciu o kłamstwo. Zablokowanie ustawy o pigułce dzień po wynika być może z braku rozumu. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych. Z braku serca. Tyle Donald Tusk. A jak jest naprawdę? Na stronie Kancelarii Prezydenta czytamy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z dnia 22 lutego 2024 roku o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To znaczy, że ustawa została podpisana i wchodzi w życie, tyle że prezydent zdecydował się następnie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby sprawdzić, czy została przyjęta w sposób zgodny z prawem, ponieważ do pracy nad nią nie zostali dopuszczeni posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Taki tryb postępowania prezydenta nie powinien dziwić, ponieważ był zapowiadany przez głowę państwa, kiedy marszałek Sejmu w bezprawny sposób wygasił mandaty obu posłów. Prezydent ma nie tylko prawo, aby to uczynić, ale ma obowiązek zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy w takiej sytuacji parlament mógł tak ważną ustawę, w ogóle każdą ustawę, przyjąć. Premier Donald Tusk jest doświadczonym politykiem, który jako wieloletni prezes Rady Ministrów i parlamentarzysta musiał doskonale poznać zasady legislacyjne. Dlatego nie ma żadnych wątpliwości, że lider Platformy Obywatelskiej dokładnie wiedział, że pomawia głowę państwa. No to było coś bardzo, bardzo niedobrego, żeby tak w czasie ciszy wyborczej insynuować, oszukiwać, kręcić
Naprawdę byłem bardzo tym zniesmaczony i dałem temu wyraz również na Twitterze. Krajowa Sieć Onkologiczna ma wprowadzić najnowocześniejsze ośrodki leczenia choroby nowotworowej, gdzie będą wykonywane najbardziej specjalistyczne badania medyczne. Pierwotnie ustawa onkologiczna, przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, miała wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku. Jednak w wyniku nowelizacji gabinetu Donalda Tuska stanie się to o rok później. O tym jednak szef rządu 13 grudnia milczy. Paweł Buch, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj. Oto co jeszcze przed nami. Energię na świecie. Już od lipca w Polsce czekają nas ogromne podwyżki. Święto obchodzone w niedzielę po Wielkanocy ku czci Miłosierdzia Bożego to jedno z najmłodszych świąt w Kościele katolickim. Policja zatrzymała w Hadze Gretę Thunberg, która uczestniczyła w demonstracji klimatycznej. Szwedzka aktywistka klimatyczna wraz z grupą około 100 osób próbowała blokować holenderską autostradę A12. Aktywiści domagali się zniesienia wszelkich dotacji do paliw kopalnych. A co to może oznaczać? Unia ma najdroższą energię na świecie i okazuje się paradoksalnie, że im więcej odnawialnych źródeł energii i zielonego ładu, tym drożej. Okazuje się, że w Hiszpanii miliony ludzi żyją w ubóstwie energetycznym, a w Polsce niebawem też tak może być. Od lipca czekają nas podwyżki cen energii i to niemałe, bo według wyliczeń mogą sięgać nawet 80%. Adrian Borecki. W Holandii policja nie patyczkowała się z aktywistami klimatycznymi, którzy blokowali drogę w Hadze. Wśród demonstrantów Greta Thunberg, 21-latka, także została zatrzymana przez służby. Znajdujemy się w sytuacji zagrożenia naszej planety i nie zamierzamy stać bezczynnie i pozwolić, aby ludzie stracili życie. Thunberg już od 6 lat powtarza, że wkrótce wszyscy umrzemy przez zły klimat, domagając się, aby ludzkość natychmiast zrezygnowała z paliw kopalnych. W ten sposób ona wcześniej miewała jakieś tam rzekome kłopoty z prawem, ale mam wrażenie, że w ten sposób budowano jej wizerunek jako takiego właśnie radykała i alternatywy. Podczas gdy w istocie znajdowała się, nie wiem do jakiego stopnia się nadal znajduje, w samym jądrze Babilonu, przyjmowana przez największych na świecie. Którzy często traktują ją jak autorytet, nawet wtedy, kiedy miała kilkanaście lat i nie ukończyła żadnej uczelni. Myślę, że obecność Grety pokazuje, że protestujący wywierają wpływ na arenie międzynarodowej. I tak jest. Wielu polityków, m.in. z państw Unii Europejskiej, zainspirowanych ekologicznym szaleństwem głoszonym przez Gretę, wprowadza przepisy, które powodują, że ceny energii drastycznie rosną, a to doprowadza do ubóstwa wiele rodzin. Przykładem Hiszpania. 4,5 miliona obywateli nie jest w stanie opłacić rachunków za prąd i gaz. Blisko 7 milionów Hiszpanów nie może pozwolić sobie na utrzymanie odpowiedniej temperatury w swoich domach. Według organizacji Save the Children ponad 13% dzieci i młodzieży mieszka w takich domach. Kiedy korzystam z piekarnika, zostawiam drzwi otwarte, żeby dom trochę się nagrzał. Mojej córce jest bardzo zimno, zakładam jej piżamę, sweter i na to szlafrok. Kładziemy się do łóżka i przytulam ją, aby było jej ciepło, dopóki nie zaśnie. Żali się matka 9-letniej córki. Rodzina mieszka w Barcelonie, a przecież tam zimy nie są najchłodniejsze w Europie. Mimo to problem zimnych mieszkań jest ogromny. Oprócz szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne z konsekwencjami związanymi z problemami oddechowymi i zwiększoną liczbą wizyt w szpitalu, ubóstwo energetyczne wpływa również na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Ale problem w Hiszpanii i na całym kontynencie może się pogłębić. Wszystko przez Europejski Zielony Ład i szaloną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Ceny energii w Europie rosną i one będą rosły jeszcze przez najbliższe lata. Dopóki ten miks energetyczny, który ma być założony, czyli w oparciu, przynajmniej zgodnie z tymi wszystkimi dyrektywami, wiatr, słońce plus magazyny energii i źródła takie jak energetyka jądrowa, jakieś biopaliwa, te wszystkie nowe surowce, które mają powstać, no to do tego czasu ceny energii będą wysokie. A to odczują ci mniej zamożni, bo dla nich podwyżka opłat za energię stanowić będzie znacznie większe obciążenie dla budżetu niż dla tych, którzy zarabiają zdecydowanie więcej. Czyli wprost, biedni będą jeszcze biedniejsi, a bogaci podwyżek za bardzo nie odczują.
tak samo to się odnosi również do krajów, bo czym innym jest nałożenie takiej konieczności ponoszenia wydatków na Zielony Ład dla kraju, który na przykład jest rozwijającym się krajem, który dąży do tego, ażeby wyrównać wzrost gospodarczy i siłę naszej gospodarki do krajów Europy Zachodniej. Mówię tutaj o Polsce, a czym innym jest na przykład nałożenie tego konieczności zakupowania na przykład tych słynnych świadectw CO2 po te 60 euro za sztukę dla takiego kraju jak Niemcy, który jest krajem bogatym, który ma już też i elektrownie atomowe. Dbanie o planetę jest ważne, ale nie ważniejsze od dzieci, które marzną, bo ich rodziców nie stać na opłaty za energię, a to wkrótce może być problem także w Polsce, skoro część klasy politycznej mówi jednym głosem z Gretą Thunberg. Tam, gdzie ideologia dominuje, tam kończy się logika. Na logikę. Podwyżka cen energii od 1 lipca, spowodowana nieprzedłużeniem przez rząd zamrożenia cen, nie będzie jedyną w naszym kraju, jeśli władze będą zgadzać się na szaleńczą politykę klimatyczną forsowaną przez unijnych biurokratów, a na to się zanosi, co odczujemy wszyscy w naszych portfelach. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Prawdziwa burza w sieci po wpisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji zamieścił w internecie komunikat określający wojnę w Strefie Gazy operacją specjalną. To wyrażenie typowe raczej dla rosyjskiej propagandy. Wpis szybko usunięto, ale niesmak pozostał. Maciej Struk. Mija pół roku od początku wojny Izraela z Hamasem. Po ataku na żydowskie osiedla 7 października ubiegłego roku w ręce terrorystów trafiło około 250 zakładników. Obywatel Polski Aleks Dancik nadal przebywa w niewoli. W sobotę ambasador Izraela przekazał wiadomość o odnalezieniu ciała Elada Kacira, posiadającego polskie obywatelstwo. Informacje odnotowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci polskiego obywatela Elada Kacira, którego ciało zostało znalezione podczas operacji specjalnej w Strefie Gazy. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Niech spoczywa w spokoju. W komunikacie ministerstwa uwagę przykuwa jeden szczegół. Operacji specjalnej? Określenie operacja specjalna w kontekście brutalnej, ludobójczej wojny słyszeliśmy już wcześniej. Mною przyjęte decyzje o prowadzeniu specjalnej wojennej operacji. To oczywiste skojarzenie podchwycili internauci, którzy nie zostawili suchej nitki na wpisie kierowanego przez Radosława Sikorskiego resortu. Operacja specjalna? A co to? Moskwę mamy w Warszawie? Operacja specjalna? Kto wam to pisał? Rzecznik Kremla? Nie do wiary. Nie wierzę własnym oczom, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych używa języka Kremla. Operacji specjalnej. Chyba ktoś pobierał nauki w Moskwie. Gratulacje. Autor komunikatu zorientował się, jak nierozsądnego wyrażenia użył i wpis szybko zniknął z sieci. Trudno jednak uzasadnić taki brak wyczucia ze strony pracowników resortu rzekomo kierowanego przez profesjonalistów. Możliwe, że komuś przypomniały się dawne czasy. W 2010 roku, kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej, podczas narady polskich ambasadorów odbyło się spotkanie z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Najwidoczniej nauka udzielona przez architekta dyplomacji Kremla nie poszła w las. Maciej Struk, Telewizja Republika. Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca ich stan wyrażony w euro wyniósł 187,7 miliarda euro i był wyższy o 14,5 miliarda euro niż na koniec lutego. Trudno nie wiązać informacji o wzroście wartości aktywów rezerwowych z notowaniami złota. Cena złota poszła w górę o prawie 9% w marcu i dodatkowe 3% w kwietniu, osiągając rekordowy kurs 2300 dolarów za uncję. Polski Bank Centralny kupił złoto, dzięki czemu Polska zarobiła miliardy. Co ciekawe, w tym samym czasie Europejski Bank Centralny złoto sprzedawał, czyli stracił. Bogusz Jankowski. Narodowy Bank Polski po ostatnich zakupach złota w marcu ma aktualnie rezerwy tego kruszcu wynoszące ponad 350 ton. Rezerwy złota stanowią bardzo poważny argument, bardzo poważną kwestie brano pod uwagę przez agencje ratingowe, naszych partnerów handlowych i tak dalej. My jesteśmy absolutnie wypłacalni, zaufani i nawet w najtrudniejszych warunkach, które się mogą pojawić politycznych, czy militarnych, czy innych, my tacy będziemy. Każdy, kto z nami handluje, każdy, kto u nas inwestuje, każdy, kto u nas kupuje, ma pełne zabezpieczenie swoich płatności. Na koniec marca wartość złota w banku centralnym wyniosła ponad 25 miliardów dolarów. To o ponad 2 miliardy dolarów więcej niż w lutym. To efekt także rosnących cen złota.
Tylko w marcu cena kruszców poszła w górę o niemal 9%. Taki jest światowy trend. Podczas prezesury Adama Glapińskiego polskie rezerwy złota powiększono o ponad 100 ton. Teraz część polityków obozu władzy chce go postawić przed Trybunał Stanu. To byłoby destrukcyjne. Przede wszystkim inwestorzy zareagowaliby bardzo negatywnie, nie planując kolejnych inwestycji, wycofując. Każda destabilizacja systemu bankowego, systemu finansowego powoduje znaki zapytania, niepewność. Tak odważnych zakupów złota w tym czasie nie robił żaden bank w Unii Europejskiej. NBP zaczęło kupować złoto, gdy kosztowało poniżej 1300 dolarów za uncję, czyli o prawie połowę mniej niż obecnie. To też pokazuje, że Narodowy Bank Polski jest solidną instytucją, konserwatywną, nie dbającą o szybkie jakieś działania, tylko stabilność. Stabilność, stabilność i przede wszystkim stabilność. Nasze rezerwy są bardzo duże, ponadnormatywne, dewizowe i one będą rosnąć. Wszystko na to wskazuje, w najbliższym pięcioleciu dalej będą rosnąć. I odpowiednio do tego rosnąć będą zasoby złota. Niemcy w ostatnich latach sprzedały 29 ton złota, a Europejski Bank Centralny 17,5 tony. Według ekspertów w związku z rosnącymi cenami kruszcu nasz zachodni sąsiad i EBC mogli na tej operacji stracić miliardy euro. Tymczasem Polska tylko w marcu na rosnącej wartości złota zyskała ponad 2 miliardy złotych. Bogusz Jankowski, Telewizja Republika. Michał Lipiec, uczeń krakowskiego liceum, jako pierwszy na świecie zdobył aż 3 medale na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Złoty z chemii, srebrny z fizyki i brązowy z matematyki. Dokonał tego w 3 tygodnie i właśnie dostał się na Harvard, jedną z najlepszych uczelni na świecie. Michał Lipiec w tym roku zdaje maturę. Jest uczniem 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Średnia ocen na jego ostatnim świadectwie to 5,69. Od ponad roku prowadzi też internetowe koło chemiczne, ogólnodostępny kanał na YouTube, na którym stara się pomagać innym uczniom w przygotowaniach do olimpiady chemicznej. Od 6 lat startuję w olimpiadzie chemicznej i do tej pory udało mi się dostać do jej finału 4 razy, a do olimpiady międzynarodowej 3 razy i zdobyłem tam 3 medale. Brązowy, srebrny i złoty. Pomyślałem, że warto by było je nagrywać tak, by ci z was, którzy przygotowują się do niej po raz pierwszy czy drugi, mogli zobaczyć, jak rozwiązywać zadania z olimpiady. Michał rozpoczął już pracę naukową, realizując projekty pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze. Co ważne, znajduje też czas na inne zainteresowania, w tym intensywne treningi sportowe. Wziął udział m.in. w półmaratonie oraz Mistrzostwach Polski w biegu górskim. Tydzień po niedzieli wielkanocnej w Kościele Katolickim obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ustanowiona przez Jana Pawła II uroczystość ma przypominać katolikom prawdę o miłości i łasce Boga. W to święto papież Franciszek kieruje do nas pytanie. Co to znaczy mieć życie? Wielu stara się posiąść życie przez zabawę, gromadzenie pieniędzy i dóbr materialnych oraz doświadczanie silnych emocji. Jednak to, co na pierwszy rzut oka wydaje się przyjemne, nie zaspokaja ludzkiego serca. Jak wiele aspektów ludzkiej egzystencji pozostaje wtedy bez odpowiedzi. W takim życiu nie znajdziemy odpowiedzi na śmierć i cierpienie, na ludzkie ograniczenia i nieuniknione zło. Takie życie jest pozbawione prawdziwej miłości. Aby mieć prawdziwe życie, wystarczy utkwić wzrok w Jezusie i dać się dotknąć Jego łasce. Wystarczy spotkać Jezusa w sakramentach i na modlitwie, rozpoznać Go obecnym, uwierzyć w Niego, dać się dotknąć Jego łasce i kierować się Jego przykładem. Doświadczyć radości miłowania tak jak On. Każde żywe spotkanie z Jezusem pozwala nam mieć więcej życia. Gdy u nas obowiązywała już cisza wyborcza, za południową granicą trwała właśnie druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją były premier, przewodniczący parlamentu, lider partii Głos Socjaldemokracji Peter Pellegrini, kandydat koalicji rządzącej. Uzyskał poparcie ponad 53% głosów. Jego rywalem był były minister spraw zagranicznych Iwan Korczok, wspierany przez opozycję. Jakub Gajda.
Wczoraj zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji zwycięzcą okazał się Peter Pellegrini. Głos na szefa partii socjaldemokratycznej oddało 53% wyborców. Jego przeciwnik Iwan Korczok, który startował jako kandydat niezależny, ze wsparciem partii opozycyjnych uzyskał 47% wszystkich głosów. W trakcie kampanii wyborczej Pellegrini opowiadał się jednoznacznie za wstrzymaniem wsparcia dla Ukrainy i nieangażowaniem się w wojnę, podczas gdy Korczok proponował solidarność i zjednoczenie się w wysiłkach z państwami zachodnimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Jako prezydent dołożę wszelkich starań, aby zachować słowackie zobowiązania na rzecz pokoju. Niezależnie od opinii innych, nigdy nie dołączymy się do wojny. Krytyka od tych, którzy są przeciwni takiej postawie, nigdy mną nie zachwieje. Będzie dać władzę podporować. Podczas kampanii wyborczej Pellegrini skutecznie przedstawiał swojego przeciwnika jako rządnego krwi zwolennika wojny. Pomimo tego, że taktyka szefa socjaldemokratów wzbudzała liczne kontrowersje, to ostatecznie okazała się skuteczna. Sposób prowadzenia kampanii przez swojego przeciwnika ostro skrytykował Iwan Korczok. W Słowacji możliwe jest, aby zostać prezydentem, nawet jeśli prowadzisz kampanię w sposób nietransparentny. Jeśli nikt nie wie, skąd właściwie bierzesz pieniądze, bo nikogo to nie obchodzi. Wychodzi na to, że można zostać prezydentem Słowacji nie tylko przez sianie nienawiści, wspieranie wrogości i stawianie barykad, ale także przez ukazanie swojego kontrkandydata, w tym przypadku mnie, jako kandydata wojny. Nigdy mu tego nie zapomnę. Pellegrini jest szefem partii należącej do aktualnej koalicji rządzącej pod przywództwem premiera Roberta Fico. Fico również dał się poznać jako zwolennik dobrych kontaktów z Rosją i zatrzymania wsparcia dla Ukrainy. Przed tymi wyborami jego rząd nie miał jednak pełnej władzy, ponieważ stanowisko prezydenta obejmowała niezależna od koalicji rządzącej Zuzanna Czaputowa. Kolejne wybory prezydenckie odbędą się za 5 lat. Jakub Gajda, Telewizja Republika. Ja teraz mówię Państwu do zobaczenia podczas wieczoru wyborczego. A jak on będzie wyglądał? Szczegóły opowie Państwu już w tej chwili Michał Rachoń. Za parę chwil Telewizji Republika zaczyna się wieczór wyborczy. Danuta Cholecka mówiła o tym przed chwilą. Nasi dziennikarze, nasi eksperci również w studio po godzinie 21, kiedy będzie można już podawać oficjalne wyniki. Będziemy rozmawiać o tym, jakie znaczenie mają te wybory. Będziemy rozmawiać o tym, jak przebiegały same wybory i jak przebiegała cisza wyborcza, bo była ona pod wieloma względami wyjątkowa. I porozmawiamy o tym, czego spodziewać się przed tą rozpoczynającą się kolejną kadencją samorządu. Ale przede wszystkim porozmawiamy o tym, co te wybory, ich wynik po godzinie 21, kiedy będzie znany, oznaczać będzie dla przyszłości Polski również na tym ogólnopolskim poziomie. Wszystkich Państwa, którzy są w Warszawie, są w pobliżu, zapraszamy na Dzielną 60. Tutaj taki powyborczy piknik przed siedzibą Telewizji Republika. Proszę zostać z nami, wieczór wyborczy za chwilę się zaczyna.